Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Pycha wiedzie do upadku. Przeczytaj księgę Abdiasza. Jakie ważne prawdy moralne i duchowne są w niej zawarte. Księga Abdiasza. Widzenie Abdiasza, tak mówi wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieści od Pana i wysłano gońca do narodów. Wstańcie, ruszymy przeciwko niemu do boju. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Zgardzonym jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gwiazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Gdy nie będą kradli do woli? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przecząśnięte są jego skarby ukryte, aż do granic cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele, ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła. Zaiste w owym dniu, mówi Pan, wytępię mędrców ze domu i roztropny z góry Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie. Wszyscy mieszkańcy będą wytępieni z góry Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy twoi wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali los o Jeruzalem, także ty byłaś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego brata w dniu jego klęski i nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstroju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli, gdyż bliski jest dzień Pana, wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę, bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody i pić będą ich chłeptać i będzie z wami tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią, a z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. I posiądą Negev, kraj górzysty Ezawa, i Szefelem, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Benjamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy z synów Izraela, ci w
Helach posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jerozolimu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negewu. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. Księga Abdiasza jest najkrótszą księgą Starego Testamentu i zawiera opis wizji sądu Bożego nad Edomem. Przesłanie księgi koncentruje się na trzech elementach. Arogancji Edomitów, ich przyszłym upokorzeniu i ich przemocy wobec Judejczyków. Edomici byli potomkami Ezafa, brata Jakuba. Wrogość między Izraelitami a Edomitami sięgała swymi korzeniami rodzinnej waśni między dwoma braćmi, którzy stali się protoplastami dwóch narodów. Jednak według 33 rozdziału Księgi Rodzaju dwaj bracia pogodzili się ze sobą. Izraelici otrzymali od Boga polecenie: nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem. Mimo to wrogość między tymi dwoma narodami utrzymywała się przez wieki. Gdy Babilończycy zburzyli Jerozolimę i uprowadzili do niewoli jego mieszkańców, Edomici nie tylko cieszyli się z tego, ale także dopuszczali się przemocy wobec uciekinierów i uczestniczyli w plądrowaniu miasta. Z tego powodu prorok Abdiasz ostrzegł ich, iż Edom zostanie osądzony zgodnie z jego miarą. Jak postępowałaś, tak postąpią z tobą. Edomici nie zachowywali się jak bracia wobec Judejczyków, a gdy ich znaleźli w trudnych sytuacjach, lecz przyłączyli się do ich wrogów. Edom okupował tereny Izraela rozciągające się od południowych wzgórz do Morza Martwego. Jest to kraina pełna wysokich, skalistych wzgórz. W tamtych wąwozach i jaskiniach łatwo mogło się ukryć zbrojne oddziały. Wielu z edomskich miast było położonych w miejscach niemal niedostępnych dla wroga. Dlatego też Edomici utwierdzali się w aroganckiej pewności siebie, wyrażającej w retorycznym pytaniu: kto mnie sprowadzi na ziemię? Bóg pociąga do odpowiedzialności tych, którzy żerują na bliźnich znajdujących się w trudnej sytuacji. Abdias ostrzega pysznych Edomitów, ich wszechmogący ściągnie na nich upokorzenie. Przed nim nikt nie jest w stanie uciec ani się ukryć. Nadchodzący dzień Pana przyniesie sąd i zbawienie. Edom wypije kielich gniewu Boga, zaś los Jakuba zostanie odmieniony na zawsze. Przeczytajmy z encyklopedii o księdze Abdiasza. Abdiasz, sługa Pana, jest imieniem wielu osób w Starym Testamencie, a między innymi jednego z tak zwanych małych proroków, autora książki pod tym samym tytułem. Z treści książki można się dowiedzieć, że Abdiasz pochodził z Judei. Nic jednak nie wiadomo o czasie, w którym żył prorok. Księga Abdiasza jest najkrótszą ze wszystkich ksiąg Starego Testamentu, zawiera tylko 21 wierszy. Wzywa w niej prorok do walki przeciwko Edomitom za to, iż w dniach klęski narodu wybranego pomagali czynnie jako ciemiężcom, jego ciemiężcom. Za to czeka ich kara i zatracenie. Wreszcie prorok zapowiada nadejście Dnia Pańskiego, który przyniesie zagładę wszystkim nieprzyjaciołom Boga
i stanie się początkiem nowych czasów dla narodu izraelskiego. Czas napisania księgi jest niepewny. Jedni sądzą, że Abdiasz pisał w IX lub VIII wieku po napaści Arabów i Filistynów na Jerozolimę za króla Jorama. Inni twierdzą, że księga Abdiasza została napisana po zburzeniu Jerozolimy przez Nabuchodonozora w 587 roku. Ta druga opinia jest prawdopodobniejsza, gdyż harmonizuje z podobnymi wystąpieniami innych proroków. Ponadto w V wieku miała miejsce inwazja szczerbów arabskich na północ, ofiarą której padli także i Edomici. Prorok Abdiasz mógł właśnie nawiązać do początkowych klęsk Edomitów i zapowiadać ich upadek. Proroctwo Abdiasza mogło powstać około 500 roku. Dziękuję.